Dziś z Marcinem Drogomireckim porozmawiamy o tym, czy mamy na rynku nieruchomości sezon ogórkowy, czy też to się wszystko ożywi. Ocenimy skutki półrocznego, już trochę więcej nawet, rządzenia koalicji i wpływu na rynek nieruchomości, a może takiego rynku nie było. Pokażemy, jak zmieniają się ceny mieszkań w różnych miastach Polski, w tych największych, bo też jest ciekawie, oraz uwaga, a propos cen mieszkań, tutaj widzicie na obrazie wykres dla hasła ceny mieszkań, trendy Google'a od 2004 roku do dziś. I co ten wykres przypomina? Do złudzenia jedną z danych, jeden z wykresów, który nam Marcin zaprezentuje. I musicie poczekać cierpliwie do końca audycji, bo to porównanie będzie naprawdę ciekawe. Zapamiętajcie sobie, jak wygląda ten wykres. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to oczywiście subskrybuj ten kanał. Pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, ocenę Twoją, jak wygląda rynek, bo Wasze spostrzeżenia są też bardzo ciekawe. Informuję również i przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje z danymi i wykresami w formie statycznej, czyli takiej trochę wygodniejszej do oglądania niż na YouTube, są dostępne. Zapraszam do wspierania naszego kanału, ponieważ wspierający zawsze dostaje coś więcej. Sprawdźcie sobie na playliście dla wspierających to, co dostaniecie w zamian za miłe naszemu sercu wsparcie. Marcin, powiedz mi taką rzecz. Właśnie, czy to są ogórki w nieruchomościach? Witaj Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, mamy początek lipca, nagrywamy ten program dokładnie 15 lipca. Rzeczywiście na rynku nieruchomości mamy sezon ogórkowy, ale trochę bym powiedział, że w innym znaczeniu niż potocznie. Sezon ogórkowy przyjęło się tego sformułowania używać, że jest to taki, no właśnie, okres wakacyjny, przejściowy, raczej krótkotrwały. No szczerze powiem, że nie spodziewam się, aby niebawem sytuacja na rynku nieruchomości, w szczególności na rynku sprzedaży mieszkań, się zmieniła, żeby nastąpiło jakieś widoczne, wyraźne ożywienie. No więc jeżeli mówimy w tym wypadku o sezonie ogórkowym, to na pewno, raczej na pewno, no pewne to nic nie jest oprócz śmierci i podatków, ale według mnie ten sezon ogórkowy na rynku nieruchomości będzie rozciągnięty, potrwa dłużej niż tylko przez czas wakacyjny. Czyli zgodnie z tym, co dzieje się w warzywniakach, gdzie ogórek, pomidor stał się również taką rośliną sprzedawaną całorocznie. Już nie mamy sezonu ogórkowego tylko w lecie, tak? Zgadza się. Dlaczego tak uważasz? No cóż, po ostatnich latach, można powiedzieć, takich żniw. O, tu właśnie z kolei mamy tak czas żniw na polach i tak samo było na rynku nieruchomości. Od, można powiedzieć, 2020 roku, od drugiej połowy, ten rynek zachowywał się nienaturalnie. Najpierw niskie stopy procentowe, niskie oprocentowanie kredytów i wycofywanie środków z lokat, potem rosnąca inflacja i chęć zachowania, zabezpieczenia swoich środków właśnie w drożejących nieruchomościach, w drożejących mieszkaniach. Potem z kolei, kiedy znowuż wydawało się, że dochodzi kresu ten boom mieszkaniowy, potem odpalenie programu Bezpieczny Kredyt 2% i cały czas ten rynek mieszkaniowy był na, można powiedzieć, takich sterydach, tak sztucznie dopalany. No i teraz to, co widzimy, to, co się dzieje obecnie na rynku mieszkaniowym, to jest czas takiego, bym powiedział, wytchnienia, wyjścia z tego długotrwałego amoku. No i cóż, ceny mamy wysokie, relatywnie w stosunku do wynagrodzeń. Nie mamy tego dopalacza w formie bardzo taniego kredytu. No i to powoduje, że popyt na rynku mieszkaniowym mocno słabnie, ofert przybywa, ofert, które wciąż wystawiane są z tymi cenami z tych dobrych czasów, właśnie z okresu żniw, czyli te stawki wysokie wciąż widzimy w ogłoszeniach, no ale klientów
jest dużo mniej i nie są już skłonni, wydając w większości swoje pieniądze, a nie te pożyczone na korzystnych warunkach, nie są skłonni płacić tak wysokich stawek, jakie zostały wywindowane w szczególności w ciągu ubiegłego roku. Ja tutaj a propos tego, co powiedziałeś, to mogę też powiedzieć, zobaczymy, czy to pokażemy, albo może w następnej audycji, różne właśnie trendy Google'a, badanie na różne hasła związane z nieruchomościami. To można różnie szukać. Ty dobrze wiesz, że to chyba nie do końca pokazuje to, co się dzieje, ale ilość zapytań i te trendy pokazują, no powiedziałbym troszeczkę, czym ludzie się interesują i widać osłabienie po prostu zainteresowania właściwie na każde pytanie związane z nieruchomościami, co wskazuje, że chyba to zainteresowanie maleje. W agencjach nieruchomości, przynajmniej wśród znajomych, jak się podzwoni, popyta, co się dzieje, i u deweloperów też jest tych zapytań mniej. Promocje rosną, deweloperzy robią dobrą minę do złej gry, twierdzą, że im sprzedaż nie spada albo że to wszystko przewidzieli, ale to jest taki trochę marketing, bo po co by robili promocje, nagle robili promocje, gdyby mieli taką dobrą sprzedaż. I poruszyłeś też temat właśnie tego kredytu. Na naszym kanale jest na przykład ankieta, w której zapytaliśmy, czy poczekasz do 2025 roku z kupnem mieszkania, a chcesz kupić mieszkanie, ale poczekasz na ten kredyt 0%, czy też kupisz teraz, albo czy wiesz, co robić? I powiem ci, że 1/4 ludzi powiedziała, że nie, mniej więcej 1/4 nie wie, co robić, 1/4, że będzie czekało na ten produkt. Co oznacza też, że w tej chwili, w tym sezonie ogórkowym, wakacyjnym, to jeszcze mamy drugie nałożenie, że część ludzi odkłada swój zakup. A jednocześnie chyba też spora osób, bo z innej ankiety wynika, że sporo osób nie wierzy, że ten kredyt w ogóle wejdzie w życie, mimo zapowiedzi rządu. I to większość, 67% tak jest niewierzących w ten kredyt. To znaczy też nie ma takiego zjawiska, jakie było przed kredytem 0%, że niektórzy chcą kupić zanim on wejdzie, bo się boją podwyżek cen. Nie wiem, czy potwierdzasz tą moją diagnozę w swoich odczuciach pracy na rynku nieruchomości, czy masz inne zdanie, jak sądzisz? Tak, no niewątpliwie czuć, że kredyt na start jest takim tematem medialnym, którym zajmują się przede wszystkim media, a nie osoby zainteresowane kupnem nieruchomości, kupnem mieszkania. Jest on obarczony, no właśnie, przede wszystkim niechęcią społeczną, ten program, wynikającą z doświadczenia wyniesionego z bezpiecznego kredytu, czyli że jakaś grupa rzeczywiście będzie mogła z tego kredytu skorzystać, natomiast cała reszta, no, ogromna reszta, tak bym to ujął, będzie za to płacić i to podwójnie, przede wszystkim tym, że no, mieszkania, ceny mieszkań albo wzrosną, albo nie będą, albo zatrzymają się ich spadki. No a z drugiej strony oczywiście my wszyscy za te dopłaty do kredytów płacimy, ponieważ to idą środki z budżetu. Przypomnijmy, że już niedawno zostały dosypane kolejne środki do obsługi programu Bezpieczny Kredyt 2%, ponieważ no, państwo musi bankom tę różnicę płacić. I już te środki są większe niż pierwotnie przewidywano. Krótko mówiąc, klienci zostawiają, że tak powiem, na boku temat programu na start. Ci, którzy mają środki, ci, którzy potrzebują kredytu, ale w niewielkiej części na sfinansowanie zakupu, czyli mają, nie wiem, 80% środków potrzebnych do zakupu, a 20% tylko potrzebują wziąć w kredycie, albo nawet więcej, mają często 100% środków na zakup mieszkania, a kredyt chcą zaciągnąć tylko po to, żeby sfinansować jego remont i przygotowanie, wykończenie, tak jak sobie zamarzyli, to te osoby są aktywne na rynku, szukają ofert, przeglądają je, ale no, tych osób jest naprawdę mało i co więcej, one nie mają tego ciśnienia, do którego przyzwyczailiśmy się w zeszłym roku, że jak oferta się pojawi i nie obejrzysz jej dzisiaj i dzisiaj nie zdecydujesz, że kupujesz, to ona na pewno zniknie. No nie, właśnie jest zupełnie inaczej. Tych ofert cały czas przybywa,
klienci się na nie nie rzucają, mają więcej czasu na podejmowanie decyzji, na porównanie jednej oferty z drugą, tudzież jeżeli on jedna i druga w pełni nie spełniają oczekiwań, to nie ma tego ciśnienia, żeby zdecydować się na którą z nich, bo jest ta realna perspektywa, że w niedługim czasie pojawią się kolejne oferty, które będą lepsze, fajniejsze, lepiej zlokalizowane, w lepszej cenie. No właśnie, ale to w zeszłym roku też był taki efekt, że wszyscy wiedzieli, że dowiedzieli ci, którzy byli w miarę przytomni i potrafili analizować lub słuchali naszego kanału na przykład, wiedzieli, że środki przeznaczone na 2 lata czy na 1,5 roku działania bezpiecznego kredytu, znaczy na połowę 2023 i 2024, wyczerpią się do końca 2023 z powodu dużego zainteresowania. No i mieliśmy taki efekt FOMO, ludzie kupowali, te ceny rosły. No to było wyraźnie widać, było oparcie, bo bali się, że się nie załapią na ten kredyt. Do tego tematu jeszcze wrócimy za chwilę, ale powiedziałeś też o tym, że niektórzy, że większości się ten program nie podoba, a tylko niektórzy korzystają, wielu traci. No nie wiem, bo na przykład sprzedający, wszyscy ci, którzy chcieli sprzedać, zyskują teoretycznie, bo ceny mieszkań były droższe i teraz wyższe. I teraz przejdźmy do twojej tabeli cen mieszkań, cen ofertowych. No i co się dzieje w czerwcu? Opowiedz nam o tej tabeli, bo tu widzę dosyć kolorowo się zrobiło. Tak, po długim okresie comiesięcznych wzrostów średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w największych miastach, w zeszłym miesiącu, czyli w czerwcu, zauważyliśmy, że w końcu zaczęły się spadki. One oczywiście nie są wielkie, to są spadki rzędu 0,6%, 1%, ale one w końcu po bardzo wielu miesiącach się pojawiły. Miesiąc do miesiąca te spadki liczone, rozumiem, są. Tak? Miesiąc do miesiąca, tak. Bo jeżeli spojrzymy, nie ma spadków, to imponujące wzrosty nadal. Oczywiście, jeżeli spojrzymy rok do roku, no to w dalszym ciągu widać, że te ceny są o kilkanaście czy nawet ponad 20% wyższe. No ale trudno się spodziewać, żeby ceny przez, przyjmijmy, rok, miesiąc, co miesiąc po trochu rosły, żeby nagle w ciągu jednego miesiąca spadły o tę wartość, jaką przez rok wzrosły. No, na rynku nieruchomości tak nie ma. Tutaj ta siła bezwładności tego rynku sprawia, że o ile wzrosty jeszcze są relatywnie szybkie, no bo wiadomo, sprzedajemy mieszkanie, dzwoni 50 osób, które chce je obejrzeć, no więc podwyższenie ceny to jest pyk, tak? Natomiast w momencie, kiedy to mieszkanie oferujemy i widzimy, że zainteresowania nie ma, jest nikłe, no to mimo wszystko cały czas łudzimy się, że okej, dzisiaj nikt nie dzwoni, to pewnie jutro. Jutro nie zadzwonił, no to dajemy sobie tydzień. No, nie zadzwonił, no poczekajmy jeszcze miesiąc. I tu już widać, tak, że czekamy z tym ewentualnym obniżeniem ceny, z jej korektą. Natomiast z podwyższeniem ceny nikt nie czeka. Jeżeli widać zainteresowanie duże i możemy coś sprzedać drożej, to możemy to zmienić w ogłoszeniu od ręki. Od razu powiem, wrzucę wam taki wykres, spójrzcie się, to jest wykres, który pokazuje taki idealny schemat, wydylizowany trochę, przesunięcia cyklu ilości, liczby transakcji na rynku nieruchomości i cen. I zobaczcie sobie, że najpierw zaczynają na górce, to najpierw zaczynają spadać obroty, liczba transakcji zaczyna maleć, a dopiero potem maleją ceny. Odsyłam was do audycji, link na dole, gdzie jest to bardzo dokładnie wszystkie cykle w nieruchomościach wytłumaczone. Zapraszam do oglądania, bo tam jest bardzo dużo wiadomości na ten temat. Natomiast wracając do tego, co powiedziałeś, no po prostu widać, że te małe spadki, to znaczy, że już powoli do sprzedających zaczyna docierać, że no nikt nie puka, nikt nie dzwoni, co się dzieje. I to jest chyba no, dość istotna konstatacja, ale teraz... Dodałbym jeszcze, Tomku, jeszcze dodałbym, że no właśnie, że spadki
tych cen ofertowych już widać, ale w szczególności widać je w ofertach, które już od dłuższego czasu są eksponowane na rynku. Tak? Czyli że ktoś wystawił mieszkanie na sprzedaż w lutym, w marcu i do tej pory nie doszło do transakcji i ta osoba, ten oferent dochodzi do wniosku, że aby jednak tę transakcję zrealizować, no to warto obniżyć cenę. Natomiast osoby, które w tej chwili wciąż wystawiają oferty, świeżo wprowadzają je na rynek, no u tych osób jeszcze tej refleksji można powiedzieć nie ma. One patrzą, jak wygląda średnia, z założenia moje mieszkanie jest lepsze, albo ok, wystawię drożej, żeby ewentualnie można było opuścić. W każdym bądź razie nowo wprowadzone oferty są droższe i te nowo wprowadzane, można powiedzieć, że utrzymują tę wysoką średnią i ją podbijają. Te oferty, które już od dłuższego czasu czekają na klienta, są przeceniane, są ich ceny obniżane i to powoduje, że już zaczynamy widzieć spadki. Na razie drobne, jak będzie dalej, to zobaczymy. No jeszcze raz odsyłam do linku na dole do tej audycji o cyklach, bo to, co Marcin powiedział, to jest doskonały komentarz właśnie do tego, żeby wyjaśnić, jak wyglądają cykle i jak z nimi się należy po prostu obchodzić, jak je szanować i żeby nie grać przeciwko rynkowi, bo czasami jak jesteś uparty w tej swojej cenie, to sprzedasz mieszkanie za kilka lat i to taniej niż byś mógł wtedy sprzedać. To gwarantuję, że tak będzie. Natomiast słuchaj, a propos tego, co powiedziałeś, że nie ma paniki, to jeszcze wróćmy na chwilę do tego, co jest w tym projekcie tego kredytu, którego nie ma, który może będzie i jest taki nowy pomysł, wydawanie tych kredytów w transzach po 15 tysięcy kwartalnie. I ja widzę dwa scenariusze. Jak ten program będzie niepopularny, bo będziemy jakieś warunki trudno do wzięcia, to w ogóle nie ma znaczenia ten limit. Jak się okaże popularny, no to będziemy mieli komitety kolejkowe przed bankami. Co sądzisz w ogóle o takim limitowaniu czegokolwiek, jakiegokolwiek dobra, jak to wpływa na rynek? Powiem ci, że trudno jest mi komentować wszelkie pomysły związane z tym programem. On z założenia jest niechciany przez społeczeństwo, więc dziwię się, że z uporem godnym innych ważniejszych spraw rząd w ogóle się tym zajmuje i tyle osób jest w to zaangażowanych. No część społeczeństwa chce tego programu, nie mówmy, że nie chcą. No, są ludzie, którzy jednak, ja ich nawet rozumiem, jeżeli możesz liczyć na tańszy kredyt, to dlaczego masz brać droższy? No to wiesz, to nie jest tak, że 100% ludzi nie chce tego kredytu. No, oczywiście, tak. Tak, oczywiście jakiś procent tego kredytu chce, ale 100% będzie ponosiło koszty tego kredytu. No więc to jest... Nawet ci, którzy ten kredyt dostali, to będą też ponosili w podatkach, to tak wyjaśnimy. Ja tak, jako oczywiście. Osoba, która miałaby coś do sprzedania, czy ma coś do sprzedania, to w zasadzie nie ma nic przeciwko temu kredytowi, od razu powiem również. Tak, nie no, powiedzmy sobie szczerze, ten kredyt dla wielu byłby zbawieniem, tak, i dla deweloperów, u których sprzedaż spada. Dla banków. Przede wszystkim. Dla banków i powiedzmy sobie szczerze, dla branży, którą reprezentuję, czyli dla pośredników nieruchomości również, tak? Ruch. Kluczową rzeczą dla pośrednika jest obrót, jest ruch na rynku. Brak kredytu, nie wprowadzenie go, no, będzie oznaczał, że ten ruch dalej będzie słaby. Natomiast jeżeli myślimy trochę wyżej niż tylko o sobie, no to właśnie, no to. To jest kolejna kroplówka, to jest taki kolejny narkotyk, który ten rynek wypacza i tak naprawdę właśnie niedostarczenie tej kroplówki, niedostarczenie tego sztucznego bodźca sprawi, że ten rynek w końcu się ureguluje i będzie funkcjonował normalnie, że ceny będą adekwatne do zarobków, do rzeczywistych możliwości Polaków, czy to w dużym mieście, czy w małym, gdzie automatycznie te ceny będą niższe. Także, no nie wiem, ja zwolennikiem tego kredytu, mimo że on zrobiłby mi dobrze,
Nie jestem. To prawda, bo każda dotacja, to powiedzmy bardzo często psuje rynek. Ona pozwala rozwinąć jakąś gałąź, czasami może coś uratuje, ale to jest taki krótkowzroczny cel. Natomiast w dłuższej perspektywie dotacje są złe. Jeżeli na przykład jakieś dobro jest dotowane, na przykład samochód elektryczny, teraz wkrótce rowery elektryczne mają być dotowane, to producent wcale nie jest skłonny do pilnowania ceny. On bardzo chętnie tę cenę podniesie, będzie mógł ponosić wyższe koszty, nie będzie tak się targował mocno ze swoimi dostawcami. Tak samo deweloper, jeżeli widzi, że może drożej sprzedać, no to może też drożej zapłacić za ziemię na przykład. Tak? Rynek materiałów budowlanych również jest sterowany tym, jak producenci swoje ceny, oczywiście mają jakieś koszty produkcji, których nie mogą ściąć, ale też jeżeli widzą, że jest duży zbyt, to chętnie podnoszą ceny. Tak to po prostu wygląda i dotacja, każda dotacja zabija normalny rynek, a do tego jeszcze, jeżeli się doda reglamentację, to wchodzi efekt, no dobrze, coś jest, przecież słuchajcie, najlepszą promocją to jest hasło ilość towarów objętych promocją do wyczerpania zapasów. I to na przykład telewizory tak sprzedają, wszystko tak się sprzedaje. Czy wy wierzycie w hasło wyczerpania zapasów w sprzedaży masła? To jest po prostu powiedziane, przez tyle musimy tą ceną tanią masła przygonić sobie parę osób do marketu. Tak to po prostu działa, a ten efekt zawsze, ojej, coś nam zabraknie, coś nam zabiorą, więc jesteśmy chętni bardziej kupować. Limitowany czas, mniej się namyślamy, tylko szybciej podejmujemy decyzję bez myślenia, bez analizy. No i to po prostu wpływa, nie ma co cię oszukiwać. Marcin, przejdźmy do wykresu indeksów. No i właśnie, może najpierw pokażesz nam ten wykres indeksy cen nominalnych. No to widzimy tutaj jednak straszny wzrost cen. Jak to wygląda? Tak, w skali roku, tak jak i w tej tabelce ukazującej średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym w największych miastach, widzimy wzrost. Natomiast jeżeli dokładniej przyjrzymy się temu wykresowi, to widzimy, że w ostatnim czasie on skręcił w dół. Można sobie zażartować, że w czerwcu, podobnie tak jak wielu Polaków, rozpoczęło swoje urlopy i skierowało się na południe Europy, tak samo zaczęły poruszać się ceny ofertowe mieszkań. Skierowały się w dół. Ogórki. Tak, pytanie, czy ten trend się utrzyma i właśnie będziemy w kolejnych miesiącach dalej obserwować niewielkie, ale jednak spadki, które w dłuższej perspektywie ułożą się w długą linię wiodącą w dół na wykresie, czy będziemy mieli ten okres znowu takich wahań, trochę w górę, trochę w dół, trochę w górę, trochę w dół i zrobi nam się taki, można powiedzieć, poziomy zygzaczek. Zobaczymy. To pokażą kolejne miesiące. Ja skłaniam się do twierdzenia, że jednak te ceny będą szły w dół, bo w tej chwili delikatnie idą w dół ceny ofertowe. Natomiast jeżeli przychodzi co do czego, jeżeli ktoś już mieszkanie znalazł, zainteresował się nim, skontaktował z właścicielem, z oferentem, no to w zasadzie nie ma transakcji, żeby cena nie została uzgodniona niższa od ofertowej. Czyli siłą rzeczy te ceny, za które mieszkania się sprzedają, i tak są niższe od tych, które widzimy w ogłoszeniach. Oczywiście mówię ogólnie, bo zdarzają się przypadki, że jakaś super oferta się trafia, jest kilku chętnych do zakupu i tu wprost przeciwnie. Oni w dalszym ciągu się licytują, kto to mieszkanie kupi. Ale to są sporadyczne przypadki. Co do zasady, ceny idą w dół. Znaczy, powiedziałeś o technice sprzedaży też troszeczkę i o rynku wtórnym, bo tak naprawdę doprowadzenie do licytacji to jest możliwe na każdym rynku, jeżeli sprzedawca jest rozsądny i umie sprzedawać, także na tym rynku spadającym i można
powiedzmy nawet sprzedać powyżej czegoś, co jest uznawane za taką teoretyczną cenę rynkową. To jest duża teoria i też odsyłam link na dole do audycji o tym, co to jest ta cena mityczna rynkowa, bo nic takiego naprawdę nie istnieje. Nie chcę teraz tego tematu rozwijać. Ale u deweloperów na przykład, no to nie widać takiej specjalnie tendencji do obniżania cen, bo deweloper, no przecież jakby zaczął obniżać ceny, to by ludzie się zaczęli wstrzymywać z kupowaniem, więc takim pierwszym ruchem u dewelopera to jest cena zostaje, ale a nawet może troszeczkę rośnie, ale damy ci coś w promocji. Albo jak przyjdziesz i ponegocjujesz w biurze sprzedaży, to coś tam ci ten człowiek uszknie. Czy tak jest? Tak, jak najbardziej. No to właśnie ten okres promocji już się zaczął, a to garaż za połowę ceny, a to jakiś upust, a to komórka lokatorska, a to jakieś inne rozwiązanie. No to widać już w ogłoszeniach internetowych na tych kreacjach, że klienci są kuszeni tym, że coś dostaną, albo że jest jakaś pula mieszkań w specjalnej cenie. Potem się okazuje, że w zasadzie ta specjalna cena dotyczy wszystkich mieszkań oferowanych, ale no to tego nie można mówić, że tak powiem, otwartym tekstem, że przyjdźcie, sprzedamy wam taniej, no tylko w taki sposób zawoalowany, że to jest coś ograniczonego, coś krótkotrwałego, że się skończy, tak jak mówiłeś. To ma wzbudzić poczucie, że to jest szczególna okazja, żebyś teraz przyszedł i się zainteresował ofertą. W ogóle ograniczenie oferty w czasie i limitowanie tej oferty to jest jedna z podstawowych technik sprzedaży i prowadzenia promocji, więc to nic dziwnego, proszę się nie dziwić. Zanim przejdziemy jeszcze do wyjaśnienia zagadki, co tam ten wykres na początku pokazany naszej audycji przypominał, to powiem ci jeszcze jedną rzecz, co ja uważam. To powiedziałeś, że to będzie spadać ten rynek. No to jest teraz pytanie, jakie będą inne działania. Gdyby z samego rynku, to w zasadzie w tej chwili nie ma takich sygnałów, że z jakiegoś powodu miałby on urosnąć, no bo stopy procentowe, chociażby prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada, że będą utrzymywane na tym poziomie i być może nawet to będzie trwało do 2026 roku. Czyli raczej spodziewamy się tego samego poziomu stóp procentowych. Nic się szczególnego nie wydarza w tej chwili na świecie, co by nie ma żadnej pandemii, no, wojna na Ukrainie jest w jakiś sposób ustabilizowana, na razie przynajmniej, więc nic się szczególnego nie dzieje, co by miało wpłynąć na jakieś takie zawirowania na rynkach. Natomiast no właśnie, wisi nad nami ten Yeti, czyli kredyt 0%. Wiszą na przykład takie działania rządu jak pomysł ustawy o schronach, która, no słusznie, może trzeba się chronić na wypadek wojny, ale która ma objąć również te projekty, które teraz są w zatwierdzaniu pozwoleń. Praktycznie nie ma tam żadnego vacatio legis. Jeżeli to wejdzie, no to się zaraz okaże, że trzeba budynki przeprojektować i po prostu nie dostanie się pozwolenia na budowę, jeżeli ten garaż czy tam inne podziemia w budynku nie będą spełniały schronu. Więc można powiedzieć, że możemy spodziewać się jakichś ciosów z boku, które mogą zupełnie zmienić ten rynek. Wiesz co, mogą, ale to pytanie, czy one są takie te ciosy duże i rzeczywiście mocno oddziaływujące na rynek. Ja tutaj do tego, o czym mówisz, dodałbym sytuację na rynku najmu, który wydaje mi się mocno wpływa na rynek sprzedaży, bo do momentu, kiedy czynsze rosły, kiedy mieszkania wynajmowały się na pniu, wiele osób dysponujących większą gotówką kupowało mieszkania w celach inwestycyjnych, a drożejące mieszkania też jawiły się jako świetna lokata. No w tej chwili mieszkania nie drożeją, więc ta wizja, że zainwestujemy tutaj nasze środki w mieszkanie i ono za niedługo będzie dużo więcej warte, ta wizja już gdzieś odpłynęła, więc osoby
majętniejsze, szukają innych sposobów zainwestowania posiadanych pieniędzy. No i tak samo właśnie sytuacja na rynku najmu, czyli duży zastój, delikatne, ale jednak spadki stawek czynszów też zniechęcają do kupowania nieruchomości pod wynajem. Krótko mówiąc, bardzo oprócz tego popytu na mieszkania kupowane w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, bardzo mocno spadł popyt ze strony inwestorów, tych, którzy kupowali mieszkania po to, żeby na nich zarobić albo żeby na nich, albo żeby w nich dobrze ulokować posiadane oszczędności i zarobić w perspektywie dłuższej, kilku lat. I tu chyba niespecjalnie wiele zmieniło się od naszej wspólnej poprzedniej audycji albo poprzedniej, gdzie właśnie o tym rynku najmu mówiliśmy. To ROI nadal jest mierne, szczególnie, czyli zwrot zainwestowanego kapitału, szczególnie w miastach tych największych, tych takich o najbardziej płynnych rynkach. Ono wychodzi niby lepiej w tych miastach mniejszych, tylko że z tymi mniejszymi miastami to jest tak, że jak stracisz najemcę, to potem możesz go długo szukać. Po prostu rynek jest mniej płynny. I to inwestowanie w tej chwili, takie patrząc tylko na zwrot z kapitału w najem, no w niektórych miastach ma nawet gorszy zwrot niż najprostsza lokata w banku. To dokładnie. Nic mądrzejszego, tylko po prostu lokata. Nie wspominam o innych miejscach alternatywnych inwestycji. Wspomniałeś też o cenach. I teraz przejdźmy do tego wykresu, który był bardzo podobny do tego zainteresowania w trendach Google'a. Oto jest wykres indeksu cen mieszkań z uwzględnieniem inflacji. Ja wiem, że widzicie takie wykresy na przykład z GUS-u, z NBP, dla różnych miast. One mogą wyglądać różnie. To jest wykres dla cen ofertowych dla Polski, więc to też wygląda troszeczkę inaczej, ale w sumie bardzo podobnie. Marcin, opowiedz nam o tym wykresie, bo myślę, że jest ciekawy. Tak, wskaźnik trendu cenowego mieszkań z uwzględnieniem inflacji pokazuje takie ceny ofertowe mieszkań, ale właśnie do których została przyłożona inflacja, z którą cały czas się mierzymy. No i tu widać, że także biorąc pod uwagę spadek wartości pieniądza, i tak ceny mieszkań w tej chwili realnie spadają. Co to oznacza? No właśnie, że zainwestowanie w tej chwili w mieszkanie no nie chroni tej gotówki, którą na tę inwestycję wydamy, nie chroni przed stratą, przed utratą jej wartości. Tu widzimy, że w poprzednich okresach, nawet całkiem niedawno, sytuacja była zupełnie inna. Momentalny był ten wystrzał, kiedy inflacja spadała, a ceny mieszkań rosły. No, krótkookresowo była to świetna inwestycja. W tej chwili trend znowu się odwraca. No i znowuż zobaczymy, jak będzie dalej. Ja dzisiaj czytałem zapowiedzi NBP, że inflacja ma rosnąć i to już ten odczyt za lipiec ma być wyższy, rok do roku chyba ponad 4%. W zeszłym miesiącu było 2,6. Także ten wzrost ma postępować. No i w momencie, jeżeli inflacja będzie rosła, a ceny mieszkań będą spadały, no to tutaj żadnej ochrony dla posiadanych środków w murach, w cudzysłowie, nie będzie. No powiedzmy szczerze, w nieruchomości nie inwestuje się po to, żeby, chyba że jesteś fliperem, ale to robisz remont, to jest zupełnie inna działalność, ale tak, to żeby dzisiaj kupić, jutro sprzedać, to z zyskiem jeszcze, to jest bardzo rzadko takie coś się zdarza. Raczej to są inwestycje dłuższe, też wykupujecie mieszkania na okres dłuższy i też od razu powiem dwie uwagi, bo po pierwsze to też zależy, jaki bierzesz okres porównawczy, bo jeżeli porównasz zakup w 2008 i sprzedaż teraz, no to taka, powiedzmy sobie, w zasadzie ta sama cena, można powiedzieć. Na tym wykresie trendu, spójrzcie się na to, on jest trochę dłuższy, bo on jest od 2004 roku zrobiony.
i widzicie, że tam od między 2004, tutaj nie ma, no niestety Google nie robi dokładnie takich co chwila dat, ale powiem wam, między 2004 a 2006-2007 ten taki początkowy wzrost, jak widzicie, to tak faktycznie było. Tego na Marcina wykresie nie ma, ale to był okres takiego odbicia z dziury bałca, z zastoju kompletnego na rynku, gdzie nastąpił wylew pieniędzy na rynek, dawanie kredytów na 135% jeszcze w tych słynnych frankach, no i wtedy był duży ruch. I potem mamy te Lehman Brothers, załamanie, no i ten dołek, który na obu wykresach ciągnie się mniej więcej do roku, no, 2012-15, gdzieś tego okresu, tu jest takie szorowanie po dnie i później dopiero odbicie na obu wykresach. Na jednym to widać, że ludzie zaczęli się interesować cenami mieszkań, czyli myśleli, że albo sprzedać, albo kupić, bo to jedna i druga strona zadaje podobne pytanie o ceny mieszkań, zarówno kupujący, jak i sprzedający. I tak te nasze też ceny nominalne, ale z uwzględnieniem, przepraszam, inflacji, czyli takie obliczone, realne, skorygowane przez inflację, pomału nam rosły. Zależy, w którym momencie, jak powiedziałem, kupiłeś. W 2013, jak kupiłeś, no to jesteś wygrany. A oczywiście. Zrobiłeś to kiedy indziej, to nie. Pamiętajmy o tym. I druga uwaga jest taka też, że te ceny, o których Marcin mówi, czy pokazuje Eurostat, GUS, NBP i tak dalej, to są ceny z rynku uśrednione, które pokazują mieszkania, które zostały sprzedane. I jeżeli na przykład gdzieś coś wzrosło o 170%, to nie znaczy, że wasze mieszkanie, które kupiliście 20 lat temu albo 10 lat temu, też wzrosło o dokładnie ten sam procent. Dlaczego? Bo w tej sprzedaży mieszkań jest coraz większy udział mieszkań nowych. I jak już kupiliście mieszkanie 20 lat temu na przykład, to nowszych niż wasze, po prostu. Bo ludzie sprzedają na przykład mieszkania po 10 latach, po 5 latach użytkowania i to oznacza, że te siłą rzeczy mieszkania są często po prostu postrzegane jako lepsze i droższe niż wasze. Oczywiście może się zdarzyć, że mieszkanie kupiliście w takiej okolicy 20 lat temu, która tak poszła w górę, że w ogóle nikogo nie interesuje, że jest to mieszkanie stare, ale musicie o tym pamiętać, że tak naprawdę to używane mieszkanie po iluś latach jest po prostu kategoria stare, jest już kategoria używane i już jego cena nie jest zazwyczaj poniżej tego średniego wzrostu niż wyższego, więc po prostu no, tego wzrostu takiego dokładnego, jak tutaj jest pokazany na wykresach, na pewno nie dostaniecie. Co będzie, Marcin, dalej na tym rynku? Już tak podsumujmy tę audycję, bo żeśmy wszystkich zasmucili. Ale no, ogórki ogórkami. Ja myślę, właśnie, co myślisz o tym? Tak, no, ja to jeszcze kilka wątków takich drobnych bym dodał. Pierwsza rzecz to zachęcam do analizy. Niedawno przygotowywałem takie porównanie, ile w tej chwili kosztuje zakup mieszkania na kredyt, czyli miesięczna rata versus wynajem takiego samego albo podobnego mieszkania. No i z tych analiz dla największych miast wynika, że w tej chwili ewidentnie taniej jest mieszkanie wynająć. Mimo że wciąż mamy to poczucie, że stawki czynszów najmu są wysokie, no to z tego, co pamiętam, dla Warszawy, dla kawalerki, która w tej chwili kosztuje prawie 600 tysięcy średnio w Warszawie, wynajem takiej kawalerki miesięcznie to jest czynsz netto, czyli bez opłat dla administracji, bez opłat za media. Netto jest to około 2400-2500 zł. Podkreślam, netto, czyli do tego dochodzi to, co płacimy administracji, czyli 500, 600, czasem 800 zł miesięcznie. Tak czy inaczej, razem z tymi opłatami dla administracji mamy około 3000, przyjmijmy, 200 zł w sumie miesięcznego kosztu zapewnienia sobie dachu nad głową. Tymczasem, gdybyśmy taką kawalerkę chcieli kupić za te niespełna 600 tysięcy złotych, to nie dość, że na start tak naprawdę musimy mieć odłożone 120 tysięcy złotych na wkład własny, czyli już tą gotówką dysponować, to potem jeszcze przy takich uśrednionych warunkach kredytowych, przy uwzględnieniu opłat za ubezpieczenie i tak dalej, rata miesięczna wynosi około
3600, 3700 zł, plus również czynsz dla administracji. No więc ewidentnie widać, że w tej chwili tańsze jest wynajęcie mieszkania, co może się przekładać na to, no właśnie, że chętnych do zakupu przy obecnych cenach, przy obecnym oprocentowaniu kredytów jest i póki co będzie mniej. Druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, no to właśnie to rozróżnienie ofert, które na rynku się pojawiają. Niektórzy oferenci zapominają, że w momencie, kiedy tych ofert na rynku robi się dużo, poszukujący mają wybór i mogą porównać mieszkania. I w tej chwili, kiedy już ofert nie brakuje, to mieszkanie w starym bloku, mieszkanie niewyremontowane, pamiętające nierzadko czasy głębokiego PRL-u, nie jest warte tyle samo, co właśnie, co to nowe mieszkanie w nowym budownictwie kilkuletnim w dobrej lokalizacji. W tej chwili klient, który szuka mieszkania, szuka nieruchomości, jest w stanie to porównać i zobaczyć, aha, no tutaj cena jest podobna, to ja wolę to dużo lepsze, w dużo lepszym standardzie mieszkanie. No i właśnie oferenci muszą poczuć to, że w tej chwili znowuż będzie to różnicowanie cen, że te mieszkania w niższym standardzie, w gorszych lokalizacjach, w gorszym budownictwie siłą rzeczy muszą być tańsze od tych lepszych. Do niedawna leciało wszystko, sprzedawało się na pniu, cokolwiek się pojawiło na rynku, było drogie i się sprzedawało. W tej chwili już tak nie jest. Kolejna ważna rzecz dla sprzedających. Pamiętajmy o konieczności remontu. W zasadzie każde używane mieszkanie, albo prawie każde, po zakupie wymaga mniejszego, a często sporego remontu. Koszty remontów, koszty materiałów, robocizny w ostatnim czasie również poszły w górę. Więc warto to uwzględnić w cenie ofertowej, czyli że ta cena musi uwzględniać to, że kupujący jeszcze w to mieszkanie musi kilkadziesiąt, a czasem kilkaset tysięcy złotych włożyć, żeby to mieszkanie miało taki współczesny standard. Także to warto pamiętać, wystawiając swoje mieszkanie do sprzedaży, żeby być w miarę obiektywnym. Ja wiem, że zawsze właściciel uważa, że jego mieszkanie to jest tip-top i on tu mieszkał 20 lat i było super, ale ten nowy oglądający, nowy kupujący, który chce się na przykład z rodziną wprowadzić, on będzie chciał już nową wannę, nową glazurę, nową terakotę, nowe meble w kuchni. To wszystko wymaga inwestycji. Warto o tym pamiętać. No i niezmiennie zachęcam do kontaktu z dobrymi pośrednikami nieruchomości, bo lepiej potrafią sprzedawać, niż mogłoby się wydawać, że można to zrobić samemu. Często drobne błędy przy samodzielnej sprzedaży powodują albo, że mieszkanie się w ogóle nie sprzedaje, albo, że uzyskamy cenę no rzeczywiście niższą i to znacznie niższą, niż moglibyśmy uzyskać sprzedając z pomocą dobrego pośrednika. Ja tutaj jedną rzecz jeszcze powiem a propos tego mieszkania do remontu, nie do remontu. To jest naprawdę bardzo względne, bo nawet mieszkanie, które ktoś wyremontował rok wcześniej i z jakiegoś powodu musi je teraz sprzedać, przez wielu nabywców, szczególnie tych, którzy kupują na swoje potrzeby mieszkaniowe, będzie traktowane i tak do remontu, bo jeden tak po prostu lubi zielone, a drugi lubi niebieskie kafelki, kolor ścian się nie podoba, może podłoga chce mieć inną podłogę. I to musicie pamiętać, jeżeli ktoś będzie od was kupował natomiast mieszkanie tak inwestycyjnie, pod wynajem, no to jemu już tak bardziej będzie istotne, czy to jest mieszkanie czyste, czy on to musi jakoś mocno remontować, a nie będzie się zastanawiał, czy te kafelki mają 5 lat. No jak będą miały 20 lat, to już będzie się zastanawiał, bo tu będzie nikt, niewielu będzie miał trudność z wynajmem takiego mieszkania. Ale takie mieszkanie kilkuletnie wtedy nie będzie aż tak bardzo traktowane, więc musicie o tym pamiętać. Musicie też pamiętać, wielokrotnie mówiliśmy na tym kanale, dyrektywa PBD, zobaczymy, jak będzie ona wchodziła w życie, czy będzie ten zielony ład i te szaleństwo troszeczkę ukrócone. Ja jestem za tym, żeby szanować klimat, ale nie można tego robić w sposób taki, że rujnujemy
gospodarkę i nasze kieszenie w międzyczasie przy okazji, bo robienie, wymuszanie remontu wszystkich budynków w Unii w krótkim czasie to nic innego jak po prostu zwyżka cen, a przy okazji mówi się, ale że państwa będą, opracują programy pomocowe. Czyli najpierw państwa znowu nam zabiorą pieniądze, żeby nam udzielić pomocy. Zobaczymy, jak to będzie, bo to jest jeszcze takie troszeczkę nie do końca jasne, ale warto się do tego przygotowywać i patrzeć na budynek też, który kupujecie, mieszkanie, jak ono jest energooszczędne, czy jest energożerne i nie kierować się takim prostym też wskaźnikiem, aha, to jest nowe budownictwo, a to budownictwo ma już na przykład 30 lat i jest stare i ono jest gorsze. Bo może się okazać wbrew pozorom, że to wcale nowe nie jest lepsze niż to stare, a nawet to stare przeszło tę modernizację i już nie trzeba będzie brać pożyczek i nie będzie potem trzeba spłacać funduszu remontowym pożyczek na remont tego mieszkania. Tak to wygląda. Musicie być czujni na rynku nieruchomości. Jeżeli was w ogóle interesuje rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, to co tu się dzieje, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Audycję naszą z tymi wszystkimi wykresami i większą może nawet ilością danych na stronie cement24.pl znajdziecie również. Tamte dane są w takiej formie statycznej. Niektórym będzie łatwiej oglądać niż w filmie YouTube'a. Zapraszam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Spójrzcie sobie na playlistę dla wspierających. I cóż, no przyglądajmy się tym ogórkom nieruchomościowym. Jak długo będą trwały, zobaczymy. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.